Every year in Kashubia, there's a battle for a coveted title, top place in the Housewife Olympics. The women compete in sporting, artistic, and culinary competitions. This year, it's all about which of the clubs can make the best strawberry dessert. The fruits grow particularly well in the hilly terrain of northeastern Poland, and also on the fields of Danuta Ptach and her family. Taka czerwona, nasza kaszubska truskawka, która dojrzewa w wyjątkowym klimacie. Na pewno jest słodziutka. Posmakujemy. During the harvest season, Danuta's daughter Kamila is in charge of morale and refreshments. Po prostu uwielbiamy każdy rodzaj deseru, czy koktajle, czy cokolwiek można zrobić z truskawek. A tak wiem, co mam po prostu na polu, tak? Jaka to jest truskawka, jaki ma smak, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Pierogi, with their hearty filling, are a speciality not only in Kashubia, but all of Poland. Fish dishes, such as fried wędzis, are also typical of this lake-rich region. Danuta Ptach and her family cultivate 2 hectares of land. The harvest period is from mid-June to early August. Friends and neighbors, including Emila Wiśniewska and her children, also help out in the high season. The fruits are not just for sale. Takie małe bierzemy do dżemu ze względu na ich jakość smakową. Są słodsze. Takie bierzemy na kompot, bo i tak musimy cukru dodać do tego luku. A resztę bierzemy do mrożenia. Zamrażamy sobie, miksujemy, zamrażamy i mamy na całą zimę. Kamila and her sister-in-law, Karolina, are preparing a breakfast for the harvest pickers. Pancakes with a strawberry filling. I co, robiłaś te truskawki na pikantnie kiedyś? Jeszcze nie, nigdy nie robiłam. To zrobimy wspólnie pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie mi smakowało na śniadaniu. Też tak myślę. Nowe smaki. Karolina is currently finishing her apprenticeship as a cook. Kamila is responsible for sales at a food producer. Nie. Bo moi rodzice, odkąd pamiętam, to mają truskawki. Tak samo dziadkowie mieli też wcześniej truskawki. I tak zostało to we mnie tak zaszczepione. I nie wyobrażam sobie dalszego życia, żebym nie miała tych truskawek. Karolina stirs the batter of flour, milk, eggs, and a little rapeseed oil until the mixture is smooth. Kamila sautés the strawberries in butter. Zobacz, Karolina, jeszcze te truskawki muszę chwilę potrzymać, podsmażyć. One puszczą sok, widzisz, już zaczynają tak, puszczać sok. Dodajemy cukier wtedy i się zrobi takie fajne płynne. One się zrobią. Taka konfitura. Tak. Sugar, orange pepper, and a dash of chili powder round out the flavor. Ale jak będzie zimniejszy, to się skarmelizuje, tak, nie? Tak, to się ściągnie. O, już? Szybko go przewracam.
A to nic, co ci zjedzą takiego. No. Lekka praca czy ciężka? Jak ty myślisz? Ciężka praca. No, bo trzeba być zgiętym, nie? Nie chcę. No coś ty. Słoneczko świeci. In the family business, Danuta's husband Piotr and her son-in-law Arek are in charge of sales. O, ale nazbierałyście tego. No. No. Takie pełne kosze. Jeszcze coś jest do zbierania? Nie, na dzisiaj my mamy koniec. Ciężko wam się pewnie zbierało, co? No bardzo ciężko. Na szczęście dzisiaj to już jest koniec, więc możemy się odpocząć. Daughter Paulina often lends a hand. Each row can be picked up to 7 times per season. On one day, they usually pick around 100 kilos of fruit. A small portion of this lands immediately on the table. Te truskawki są zrobione na pikantnie, no, z pieprzem pomarańczowym. O kurczę. O, a te drugie? My jeszcze nie. A drugie są zrobione na słodko, więc też są bardzo smaczne. No. Dobra, idziemy próbować. Dziękujemy, będziemy za was tutaj. To go with it, strong coffee and homemade strawberry juice. The landscape of forests and lakes stretches further inland from the Polish Baltic Sea coast near Gdańsk. These deep and often elongated lakes and hills were formed by glacial moraines. Kamila, Arek and 4-year-old Olivier frequently go fishing together. Tonight, they want to have a barbecue. Do tej pory złapałem jedynie małego okonia, a liczyłem na szczupaka. No niestety są takie dni, że jest ciepło, upalnie i no, nie da się czasami dobrej ryby złapać. Bardzo chętnie jestem nad jeziorem, uwielbiam tutaj sobie z mężem pływać. To jest chwila, w której możemy sobie razem odpocząć, pobyć, porozmawiać, bo tak na co dzień człowiek ma tyle obowiązków, że nie ma czasu rozmawiać. A tak możemy sobie troszeczkę pobyć razem, wspólnie. Ja jestem ciekaw, czy Oliwier zje taką dużą rybę. Dzisiaj na kolację. Lake Łapalickie is on the outer edge of Kashubian Landscape Park. Except for the anglers, no one on the lake is allowed to disturb the tranquility with engine noise. Danuta sells the freshly harvested strawberries from the roadside. No, bardzo bym chciała, żeby te nasze truskawki przetrwały dalej, żeby objęły to dzieci, później po tych dzieciach, ich dzieci, żeby to się jakoś ściągnęło. Taką mam nadzieję, że tak będzie, że zostanie to
tutaj w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie, tak jak to było, nie? Dzień dobry. No cześć. Wiesz co, ja potrzebuję dobrych truskawek do koktajlu. A co to jest za rodzaj w ogóle? To są te nasze. A mogę posmakować? A posmakuj sobie. Na pewno są słodziutkie. Ale naprawdę smaczne. No, mówię. Wiesz co? Co? Ja wezmę ten koszyk. Ja. I ten. Są normalnie, ja ci powiem, Ewelina, ekologiczne. Nie mają oprysków. Bardzo są smaczne, bardzo smaczne, naprawdę. Słodkie. No. No. Pływdrzeni. No, pływdrzeni, ja. A 2 kilo punnet costs the equivalent of 5 euros. In the afternoon, farmers from the region deliver their harvest. These are the lesser quality fruits that won't sell at the wholesale market. Piotr is happy to buy them. This evening, they'll go to a cold store for further processing. Jeszcze długo będzie ta truskawka? No to będzie nie koniec truskawki, i prawie pod końcem już, nie? To się końcówka. No bo ta susza w tym roku była duża, nie? Teraz była, duże. Tylko to posucza zrobiła, nie? No. No właśnie, wiesz, to już było tak po połowę, a truskawka w zeszłym roku, może ani połowę jeszcze, nie? Miechucino has about 1,000 inhabitants. The small town is situated in the heart of Kashubian Landscape Park. Emilia lives with her family on the outskirts of the village. Today, it's her turn to host the Housewives Club. The clubs are popular in the region, increasingly among younger women. They bake, cook, or paint together. Jeżeli chodzi o nawiązanie do tradycji kaszubskich, no to one się przejawiają, czy w kuchni, czy w malunkach, tak jak widzimy te fartuszki, tak? Jeżeli pieczemy jakieś ciasta, no to wiadomo, że każda korzysta z jakiegoś takiego swojego zaplecza, czegoś, co potrafi, co wyniosła z domu, czego się nauczyła. I to pokazuje właśnie przez działalność, czy w działalności naszego koła. Tomorrow, the women will be taking part in a cooking competition. The mission, a strawberry dessert. O, nawierz, żeby był efekt ognia. Dziewczyny, ja sobie tak myślę, żeby zrobić na ten deser jutrzejszy, na tą spartakiadę, gryzik. Ja już zrobiłam taki na rzadko, on jest schłodzony. I go zrobić z bitą śmietaną. Bitą śmietaną, z cukrem. No ja myślę, że to jest dobry pomysł, ale możemy do tego dodać, wiesz co, jajko ubijemy z cukrem waniliowym. Całe? Nie, samo żółtko. Samo żółtko, i no. Przypalimy, zrobimy no. Zabajone. Jak słodsze, to będziemy wiedziały. First, Emilia beats the cream until it's stiff. Była schodzona, tak że się ubije. Ona się brzydka, ale to nie podlewasz. A little gelatin helps to give the whipped cream some body. They then add the semolina. Zrobimy gotowe i potem na chwilę do lodówki. Do lodówki, jak to zobaczymy, tak. Czy to ci ściągnie, tak, nie? Tak. W lodówce. Jeszcze? Homemade apple liqueur gives the dessert a fruity aroma. For the cream, Camila beats an egg yolk with vanilla sugar. Chodźcie dziewczyny zobaczyć, jak to wygląda. To jest właśnie to na tą spartakiadę. Tak próbnie. No. A te są do poczęstunku. A te tutaj sobie dzisiaj zjemy, nie? Dobra. Strawberry madness in a white glade is the name given to their creation by the ladies. Jest. Czekajcie, na dwie osoby, co? Czy nie? No, no to mnie na mnie. To takie dojące bardziej, nie? No bo to wiesz co, bo to trzeba do lodówki. A my tutaj wiesz, mocne. Pyszne. Camilla is a recent member of the Housewives Club. She's one of the youngest. Nie, nie. Młode dziewczyny na pewno dodadzą takiej świeżości i zabawy.
nowych pomysłów. Tak, tak. Ta kuchnia, tak jak ty mówisz, ta tradycja będzie połączona z tą nowoczesnością. Ale to tak często jest, że ludziom się kojarzy koło gospody wiejskiej z takimi babciami w jakichś fartuszkach, tak, które gdzieś tam sobie śpiewają, hej, dana, tak. Mi się wydaje, że tak jak się rozwija współczesna kobieta, tak samo te koła gospodyń też ewoluują. Dokładnie. Nie, może w towarzystwie przełku, ale tylko pół. Back at the Ptach family home, they're preparing perch, pike and wendis. The perch is stuffed with dill. Arek bought the pike and the small wendis from local anglers. For the wendis, a seasoning of salt and pepper will suffice. Sielawa to jest jedna z typowych ryb tutaj spotykanych na Kaszubach, jednakże jej nie da się praktycznie złowić normalnie na wędkę, także jedynie daje się po prostu zakupić, jeżeli są połowy siecią. Grillowanie jest modne na Kaszubach. Jest takie spotykanie właśnie weekendowe, sobota, niedziela. Się spotykają rodzinnie, znajomi przyjeżdżają i jest kiełbaska, jest rybka, no i do tego coś jeszcze mocniejszego. Dobra, ja pokroję botwinkę do tej naszego chłodnika. Dzisiaj jest tak ciepło, że myślę, że to jest najlepszy pomysł. Chłodnik, a quintessential Polish beetroot soup, is eaten cold. Do chłodnika bierzemy liście z tego względu, że mają bardzo dużo witamin, minerałów i też nadają tej zupie odpowiedniej konsystencji. Alongside the beetroot and beetroot leaves, grated radishes, cucumber, sour cream and finely chopped dill go into the soup. It's then topped up with milk and beetroot juice. No, myślę, że konsystencja jest fajna, tak jak powinna być. Dodamy trochę soli do smaku. A co ty myślisz, Karolina? Okay? Bardzo smacznie wygląda. The soup is served with hard-boiled eggs. Teraz nie da rady. Tylko nalał rukami. Jeszcze chwileczkę. Tu jest, w mniejszych jest okoń, w większych jest szczupak, a kulewki to ziemniaki. Every summer, the so-called Housewife Olympics take place on the playing fields of the nearby village of Chmielno. Around 20 clubs from the region take part in the fun and compete in 12 sporting, culinary and artistic disciplines. Emilia and her team have set their sights high and are planning to take part in every one of the competitions. My tutaj możemy zauważyć, czym się koła zajmują, jaka jest różnorodność tak właściwie pań i w strojach, w dekoracji, w przygotowaniu właśnie sketchu, deseru, tak? And we're off.
A five-person jury decides on who has prepared the best dessert. The chef, Rafael Nowakowski, has the final word in this category. Znaczy, powinny być to dania smaczne, ale jednocześnie chwytające za serce tym nawiązaniem do regionu. Has the dessert impressed the jury? A total of 20 delicacies have been entered into the race. Paulina and Carolina are preparing some revitalizing refreshments for the athletic housewives. Pierogi with a sauerkraut and mushroom filling. Carolina has soaked the dried porcini for around 12 hours. Paulina has made a dough of flour, water, rapeseed oil and eggs and left it to rise for 30 minutes. Ale ja nawet kiedyś robiłam pierogi, to zaczęłam robić dopiero jak poznałam Olę w Holandii wtedy. Ona mnie nauczyła, wiesz, dla mnie się to po prostu takie skomplikowane, nie? Że Jezus Maria, to tylko stare babcie mają robić. A ona mówi, weź przestań, to jest takie proste, nie? Cukier, ponieważ kapusta kiszona jest czasami bardzo kwaśna. Dlatego dodaję cukier i ten jest kwaśna i pogłębia smak też. The dough should not be rolled out thinner than 2 mm to avoid it breaking. No i Kamila jedzie na spartakiadę, nie? Beka będzie z tego, jak będzie jeździła w taczce. Myślę, że sobie poradzą. Muszą. Muszą wygrać nawet. No teraz, no. Now the pierogi go into the boiling water for around 5 minutes. The housewives' competition is in full swing. Tak, myślimy, że był dobry czas. Tak. Nic nie przewróciłyśmy, żadnego pachołka. Tak. Silne nogi. Ja się bardzo cieszę, że nie ma na kamerach. Że nie ma ciepło. Nie jest piękny. On ma spirogi. Co, jak wam idzie? Bardzo dobrze. Dobrze. Wygraliście coś już, czy jeszcze nie? Czekamy mocno. The pierogi are served with fried onions and a few sprigs of dill. A zielony to jest dill, nie? Paulina, ty robisz? Tak. Super. Stoletka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej, przektaszkowie śpiewają. Pierwsza, w której brałyśmy udział we wszystkich konkurencjach, jakie zostały zaproponowane kołom gospodyń. Jesteśmy zadowolone z naszego dzisiejszego występu. To była moja pierwsza spartakiada. Cieszę się, że wzięłam w niej udział. Jestem bardzo zadowolona. Super zabawa i super dziewczyny. No, mam nadzieję, że w przyszłym roku też weźmiemy udział w tej spartakiadzie. It's time for the award ceremony. Our ladies have won in 2 of the 12 disciplines. The trophy for the best strawberry dessert goes to a different group.
perhaps next year will be their turn to convince the jury of their culinary prowess. Całego serca, pełnym gazem, żegnamy was, żegnamy was, żegnamy was.